Jest to uroczystość 71. rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystość, przeddzień, w zasadzie dnia, który się nazywa Dniem Zbrodni Katyńskiej. 13 jest Dniem Zbrodni Katyńskiej. Zbrodnia katyńska polegała na tym, że najpierw, jak wiadomo, żołnierze w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dostali się do niewoli. Później z grupy tych żołnierzy wyselekcjonowano najwyższe dowództwo Wojska Polskiego, dowódców policji, polityków. Zgrupowano ich w obozach w Ostaszkowie, w Starobielsku i Kozielsku, w obozach jenieckich. I z tej grupy później, z tych obozów jenieckich, byli wyprowadzani na śmierć przez rozstrzelanie w Twerze, w Katyniu, w Charkowie. A ich rodziny w międzyczasie, w 1940 roku, były deportowane na Sybir do Kazachstanu. To było w miesiącach lutym, kwietniu, właśnie 13 kwietnia, jutro wypada rocznica 71 tej deportacji, wtedy, kiedy rozstrzeliwano mężów czy ojców, to zsyłano ich, nas, do Kazachstanu, na Syberię,